Siema, awensador naprawiony. Nie wiem, czy się na nią wkurzać. Dowiozła mnie do Polski. Może poczekała z tą usterką, aż dojedziemy na miejsce. Chyba w trasie jakby mi taki numer wycięła, że skończyłoby mi się ładowanie. Musiałbym wszystkie klamoty przepakowywać. Wieść ją na lawecie. Chyba poleciałby koktajl Mołotowa na nią. Ale jednak dowiozła mnie na miejsce. Co jej dolegało? Słuchajcie, mostek w alternatorze się przepalił. Nie było w samochodzie kompletnie ładowania. Co dziwne, że żadna kontrolka odładowania się nie zaświeciła. Dopiero jak wszystko padło, zużyłem akumulator do końca. Wtedy auto nie odpaliło. Tak jak wspominałem na ostatnim filmiku, musiał mój ojciec podjechać, było już szaro na dworze, ciężki dostęp do jego akumulatora, musieliśmy ją wziąć na hol, odpaliła z dwójeczki, wczoraj wylądowała u mechaniora, w tej chwili ładowanie jest naprawione, przy okazji wymienił wszystkie paski, rozmawiałem też z nim na temat rozrządu, za wymianę rozrządu z częściami jakieś 1300 zł. Nie wiem, jak długo będę trzymał awensadora. Zobaczcie na tą mordkę. Teraz jaka jest ugrzeczniona, jak się na mnie grzecznie patrzy. Jeszcze raz mi taki numer wywiniesz, ty su. To wylądujesz tam, gdzie Coltino, gdzieś w Libanie. Chociaż ona pewnie by się ucieszyła. Tam by miała ciepło, nie rdzewiałaby, latałaby sobie gdzieś po pustyniach. Te samochody lubią takie klimaty. No cóż, pierwsza usterka, która unieruchomiła mi samochód. Dawno czegoś takiego nie miałem, żeby auto kompletnie mi stanęło. Kontrolka odładowania, tak jak wspomniałem, w ogóle nie dawała żadnego znaku, że czegoś temu samochodu brakuje. Także, no cóż, zobaczymy, co będzie dalej. Może ją troszeczkę podtrzymam, o ile nie wytnie mi jakiegoś numeru. Pozdro.